Siema, siema, z tej strony Paweł Prozi i zapraszam Was na nową serię odcinków Dance Trotera. Tym razem udało mi się zatańczyć w 11 krajach. Oto krótka zapowiedź. Zaczynamy. Nasza przygoda zaczęła się od transformacji vana w małego kampera o nazwie Teczka. Następnie pozostała tylko zatankować i wspólnie z Krzyśkiem Zibenem rozpoczęliśmy Eurotripa. Pierwszy przystanek Bratysław, w której lało przez 3 dni. Następnie szybki przejazd do Budapesztu, gdzie o wschodzie słońca nagrywaliśmy sety taneczne na baszcie Rybaka. Dalej Serbia i pierwszy problem z odholowanym samochodem. Na szczęście po 2 dniach załatwiania udało się odzyskać Teczkę i ruszyliśmy prosto do Macedonii. Tam postanowiliśmy zatrzymać się w górach i wstać na wschód słońca na szczycie starożytnego obserwatorium o nazwie Kokino. Kolejny przystanek Albania, która zaskoczyła nas zaparkowanym samochodem na środku skrzyżowania. Oczywiście oprócz zwiedzania, masa nagrywek tanecznych w każdym kraju. Lecimy dalej. Czarnogóra. Tam pożegnałem się z Krzyśkiem i odstawiłem go na lotnisko w Dubrowniku, z którego 2 dni później odebrałem Kasię. Następnie jedziemy do Mostaru w Bośni, gdzie pokonałem strach i skoczyłem z 25-metrowego mostu. Dalej szybki przejazd przez Włochy do Szwajcarii, gdzie zaskoczyła nas zima, a tym slajdem wjeżdżamy do Liechtensteinu. Tam trafiliśmy na święto pracy, więc zbyt wiele się nie działo, ponieważ miasto było puste. Przedostatni przystanek to Wiedeń, w którym udało nam się złapać piękny zachód słońca i na koniec Praga, w której w końcu poznaliśmy Krecika. Oczywiście nie zapominajmy o pięknych krajobrazach, które udało nam się zobaczyć. Life's gonna be a magic, the way it depends on you. Jeśli jesteście ciekawi, co wydarzyło się w poszczególnych krajach, oglądajcie odcinki Dance Trotera. Tymczasem ja uciekam planować kolejny wyjazd. Do zobaczenia, pozdro.